Ten program ma charakter satyryczny i nie ma na celu nikogo urazić. Już teraz w twoim domu. Siemano, tu łobuzy, to jest Fifon. A to jest Boogie. A to jest Lil Panda. Łobuzy. Mamy dla was kolejną porcję spektakularnych zjawisk muzycznych, którym przyznajemy od 1 do 5 pereł. Jaha! Łapy w górę i śpiewamy wszyscy naraz. Jest nowy szatana, i nowej, nowej szatana. Wbijam na beat i na luzie zjadam diabła. A moje fabry łobuzy. Widzisz, Pandziu, czasami w życiu bywa tak, że jeden pingwinek o imieniu na przykład Janusz zakochuje się w drugim pingwinku również o imieniu Janusz. Nowe życie na śniadanie. Dasz mi busi? Dam. Będę mógł? Tak. Jak to? No tak, a czasem ten pingwinek nie czuje się Januszem, tylko na przykład Bożenką. Albo Rafałkiem Lalą. Laleczką. Czyli Rafa Lalą. Mój prywatny film erotyczny. Jak kto woli porno. Ale dlaczego tak jest, chłopakowie? Tak chciała po prostu Bożia i nie nam to zmieniać i nie nam to oceniać. No, dokładnie. Ale generalnie środowisko tych pingwinków nazywamy w skrócie LGBT, czyli lesbijki, geje, biseksualiści czy transwestyci. W świecie muzyki mamy przedstawicieli tego ruchu, takich jak Lady Gaga czy też Conchita Szpak. A w Polsce awangardę LGBT reprezentuje artysta znany jako Maddox. Kurwa, kurwa, myself to death, myself to night. Kurwa, kurwa, why oh why oh why. This is the story end. Motherfucker. Widzisz, Pandziu, to jest ten moment, w którym chcielibyśmy z Bogumiłem oznajmić ci coś bardzo ważnego. Ja czuję się pingwinkiem o imieniu Janusz. A ja czuję się pingwinkiem o imieniu Andrzej. To ja przyznaję sobie jedną perłę o imieniu ZABIJCIE MNIE! Łobuzy. Jak pisał Adam Mickiewicz w epopei Pan Tadeusz, cymbalistów było wielu, ale żaden nawet nie stał przy Nergalu. I'm an amoeba. Czyli słynnym na świecie polskim księciu ciemności. Zaczął diabeł jak wścieknięty atakować. Pierdzie Belzebuba! Saddam, no, I'm trying to have a nice conversation with you. Namiestniku Lucypera! Panu życia i śmierci! Koledze celebrytów i znamienitym trenerze personalnym. Oraz najlepszym fryzjerze wśród kuców i metali. Jego super hit Kaka Demona zmienił oblicze ekstremalnej muzy w Polsce i na świecie. Prawie tak bardzo jak zespół Kat ze swoim hitem Purpurowe Gody. Jak zagęszczony sok żądnej krwi. Adam Darski, bo o nim mowa. Oprócz Darcia i Japy w zespole Behemoth postanowił oświecić ludzkość swoim aksamitnym akcentem oksfordzkim vocal chords i słowiczym śpiewem w zespole Me and That Man. Mother, I'm leaving. Mother, I'm gone. Za doskonały amerykański akcent oraz pozostanie true w stosunku do środowiska metal dark przyznajemy Nergalowi aż 2 perły oraz wyrok sądowy za obrazę uczuć muzycznych. Adam Darski w Sądzie Najwyższym. Łobuzy. Wiele mówi się ostatnio o DJ-ach, że to są tylko figuranci, wytwory wyobraźni wielkich wytwórni i goście, którzy nie potrafią grać na instrumentach, tylko wciskają ten zielony trójkąt z napisem play. Ale każdy wie, że DJing to zajęcie wymagające niebywałego kunsztu i wrodzonego talentu. Na przykład wysokiej odporności na silne substancje psychoaktywne.
ale też ważnych badań lekarskich określających zdolność do wykonywania zawodu. W Polsce mamy DJ-ów, którzy stali się legendą za życia. Hazel, którego mama wysłała po ser biały. Przyniósł żółty! Mama się pyta, dlaczego żółty? Dlaczego? Bo nie ma białej! Gromi, czyli DJ Snake, znany ze stylu pijanego węża. DJ Walker, który potrafi sam generować. Efekty pogłosowe, sowe. Tu są moje wszystkie dane strażnika Torunia Walkera, kera. Oraz jeden, jedyny w swoim rodzaju. Performer. Songwriter oraz cymbalarz. Człowiek, który dla swoich fanów jest w stanie poświęcić wszystko. Jest gotów zapierd taksówką z Warszawy do Łodzi na koncert. Przyjechałem na was specjalnie taksówką z Warszawy. Bo mnie stać! Za te wszystkie wyżej wymienione cechy DJ Adamus otrzymuje od nas 3 perły. I'll be waiting all night for you to tell me. Tu masz guziki. Łopuzy. Bugi, opuść proszę to studio, ponieważ będę za chwilkę darł łacha z twoich kolegów. W takim razie zapadam się pod biurko. Wiesz, Pandziu, od zawsze kochałem muzykę filmową. Ja też, Filipku. Moja ulubiona to soundtrack serialu Złoto Polscy. Ja z kolei przepadam za mocnym orkiestrowym brzmieniem. Nie wiem, czy wiesz, Pandziu, ale gitarzysta jednego z moich ulubionych zespołów... Afromental? Dokładnie tak. Oraz juror jednego z moich ulubionych programów, czyli Voice of Poland. Baron zaszczycił koncert Hansa Zimmera swoim brawurowym występem. Możliwe? Ależ jak najbardziej możliwe! Wykonał wyśmienitą partię gitary ze słynnej suity z filmu Incepcja. I za to właśnie brawurowe... które sprawiło, że Hans Zimmer już nigdy nie przyleci nawet do Europy. Aleksander Baron Hrabia Lord Milwif otrzymuje ode mnie 4 perły. A ja mam nadzieję, że to był tylko sen! We need to go deeper. I'm ready. Łopuzy. Drogie dzieci, dawno temu w odległej galaktyce, a raczej odległej Ameryce, powstał gatunek muzyczny powszechnie nazywany wówczas nu metalem. Możecie kojarzyć takie kultowe zespoły jak Korn, Limp Bizkit czy Linkin Park. Trend ten dotarł również nad Wisłę, gdzie rozemocjonowani metale i płaczące kłuce próbowali sami tworzyć nu-metalowe kawałki. Stąd wyrosły takie kwiatki jak zespół Frontside, Chasis, Pneuma, Paim. Oraz wiele innych zjawisk, które powinny dostać pozytywną diagnozę na oddziale onkologicznym.
Największym przerzutem całej tej afery jest nasz dzisiejszy bohater, czyli Glaceusz, znany jako Glaca zespołu Sweet Noise. Cześć, z tej strony Glaca. Znacie go z takiego hitu jak Dzisiaj mnie kochasz, jutro mnie nienawidzisz. I jakby to przedstawić na zasadzie naszych pingwinków, dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz. Dzisiaj mnie pragniesz, jutro się wstydzisz. Bruk. Czy mam być twardy jak bro? Chcę być twardy! Mamo! Czy oczywiście banger speją jeden taki dzień? Dziś mnie kochasz, a jutro znienawidzisz. Dam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień, mamo. Mój Boże! No i wszystko byłoby git, gdyby nie to, że nasz kochany Glaceusz nie skumał jeszcze, że przyrostek nu w słowie nu metal przestał być aktualny jakieś 20 lat temu. I pomimo, że nikt tego już nie słucha, to ma swoich wiernych przyjaciół w Los Angeles, którzy wmawiają mu, że to jest ekstra. Justin ma taki, miewał takie momenty, kiedy byliśmy w studiu, mówię, wiesz co, tu by się przydał rap. On mówi, wiesz co, to Jay-Z. Ja mówię, no tak, no to skoro tam znasz kogoś, kto go zna, to zadzwoń, ale nie wszystko jest takie proste i jakby oczywiste, ale to kto wie. Słuchajcie, jest taka zajebista anegdota, której nie opowiedziałby tak wspaniale nawet sam Karol Strasburger. Glaciusz mówi tak. Siedzę sobie w studiu, a tu dzwoni do mnie Tommy Lee z zespołu Motley Crue. Ja mówię, halo, cześć Tommy. A Tommy mówi, cześć Glaca, słuchaj, słyszałem twoją najnowsza płyta, My Riot. Uważam, że to jest najlepsze gówno, jakie stworzono w historii nu metal. Bardzo chętnie zagrałbym z tobą trasę po Polsce, ale niestety mam wtedy trasę po Los Angeles z zespołem Motley Crue, ale jesteś zajebisty. Rób to dalej, Glaca. True story, dzieciaki. Piotr Glaciusz Muhammad, bo tak się nazywa nasz bohater, dopuścił się również gwałtu na polskim dorobku muzycznym. Yeah, oni są! Da 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 dam, da 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 da. Spłodził też wyśmienity album pod tytułem Zang. Tylko ciebie chcę, tylko ciebie pragnę. A wydawnictwo odbiło się szerokim echem w nieistniejącym już niestety uniwersum nu metal. No ja wiem, dlaczego ludziom pewne rzeczy nie pasują. Część ludzi, którzy słucha muzyki, nie wie, co to jest tak zwana przestrzenna ściana dźwięku. Oraz zostało wyśmienicie przyjęte przez krytykę. Zakazane słowa, klątwa, kto był pierwszy. Dlatego też Glaciusz na zachętę do dalszej, wspaniałej, acz niepotrzebnej nikomu roboty dostaje od nas aż 5 pereł. Oraz zapraszamy go serdecznie do kolaboracji przy nowym numerze w klimacie Nu Disco Polo. Run the real! Łopuzy! A! Łopuzy! Łopuzy! To już wszystko na dziś. Zostaw łapkę w górę, komentuj, subskrybuj i obczaj nasz nowy klip. No i oglądajcie nas też w For Fun TV. Zakazane słowa, klątwa, kto był pierwszy, ty czy ona, zdrada i łzy.